Dobry wieczór. Jesteśmy w Wołowskim Ośrodku Kultury, gdzie będziemy mogli zobaczyć pracę Krzysztofa Koniecznego, który o sobie opowie i zaprosi Państwa na wystawę. To wydarzenie w ramach Forum Kultury w gminie Wołów. Dzisiejsza wystawa rozpoczyna cykl twórczości absolwentów Liceum Ogólnokształcącego w Wołowie. Krzysztof, kilka słów o sobie. Dobry wieczór. Jestem przyrodnikiem, aparat noszę do dokumentacji tego, co widzę. A że przy okazji zatrzymuję się z obiektywem trochę dłużej przy niektórych obiektach i roślinach i zwierzętach, to zapraszam Państwa do oglądania wycinka, tym razem z Doliny Odry, wystawa odrzańska między Brzegiem Dolnym a Głogowem. Parę roślin, parę zwierząt i trochę gdzieś tam z nieba. Zapraszam.